Wow, złapałem. Super. Bardzo dziękuję. To myślę, że już przekazanie pałeczki nastąpiło. Na razie dam pani. Dziękuję. Naszym gościem jest pani Katarina Kubiczkowa. Tak? Tak, dobrze to powiedziałeś. Tak, a jak to będzie po czesku? Dzień dobry, witamy w gościu OX.pl. Dobry den, witam was w OX.pl, w naszym sprawodajstwie. Sprawodajstwie. W kulturze. W kulturze, tak, jesteśmy w Domu Narodowym w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Muzyka, tutaj cały czas jakieś zajęcia odbywają, ale my nie będziemy mówić o muzyce. Będziemy mówić przede wszystkim o tym, co pani robi. Tak. Bo zakłada pani białe kozaki często. Zakładamy, łącznie z moim teamem mażoretek, które tutaj działają przy Ośrodku Kultury, z mażoretkami. Paradujemy na wszystkich okolicznościowych imprezach, przemarszach, występach, konkursach. No i oczywiście co tydzień spotykamy się właśnie tu. W Domu Narodowym. W Domu Narodowym. Tak. Ja nie będę zakładał białych kozaków, ale ponoć jest pani w stanie zrobić, nawet z osoby, która nie słyszy za bardzo, taką, która do rytmu, do taktu będzie maszerować i będzie tańczyć i będzie robiła takie. Da się to wyćwiczyć, jeżeli dziewczyna chce i z chęcią chodzi na każdy trening. A jeżeli chłopak chce, lat 17, czyli ja? No chłopaki też mogą startować na mistrzostwach, taka prawda, ale solistycznie, czyli tylko sam. Aha. Bez grupy. A żeby po prostu nie zaburzali rytmu całej grupy, to no, chłopcy będą sami. Mogą się wyeksponować sami. Ale mogą jechać do Hongkongu, mogą również podróżować z mażoletkami po całym świecie, czy nie? Raczej czy też nie, sami w raczej domu? Nie, bo ja jestem taka może w tym staroświecka, w mażoretkach, że to jest dyscyplina czysto dla dziewczyn, kobiet, małych dziewczynek, bo nosimy takie ładne stroje, jak tu widzicie. I to pasuje tylko, myślę, dziewczynom. No tak, ja już się nie mieszczę w ten rozmiar. Aczkolwiek taka pszczółka Maja, taki pszczółek Maj, trochę większy, ale w żółtym mi zawsze do twarzy, dlatego jestem cały na żółto dzisiaj, proszę państwa, oczywiście jestem daltonistą, ale mam piękną kobietę obok siebie. Na poważnie teraz. Dobrze. Skąd pomysł na białe kozaki, na taki trochę styl amerykański, bo ja to widziałem gdzieś w amerykańskich filmach. Jak to wygląda? Skąd pani wzięła pomysł na siebie i na team? Pomysł wyszedł z tego, że sama tańczyłam w zespole. Jak byłam małą dziewczynką w wieku 7 lat, widziałam na pierwszy raz mażuretki maszerować miastem w Chawierzowie wtedy. Mhm. No pani się urodziła w Chawierzowie? Urodziłam się w Chawierzowie i tam właśnie wyrastałam, chodziłam do grupy Dixie, którą też potem przejęłam i prowadziłam. Tańczyłam w niej 10 lat i potem 15 współpracowałam jeszcze z nimi. A jaka jest idea? Po prostu dziewczyny tańczą, one się ładnie prezentują i tak. To jest taka okrasa dla jakichś wydarzeń? Czy... Tak. Tak, okrasa wydarzeń. Za granicą one mają za zadanie właśnie prowadzenie chorowodów takich karnawałowych, no i okolicznościowych, święta wiosny, różnych parad ulicznych, łącznie z orkiestrą dętą, ale teraz już jest trend, że mażoretki chodzą też bez orkiestry do muzyki nowoczesnej, robią układy barwne, taneczne, strojami, a też właśnie łączą do tańca ludzi, którzy są na widowni, także to jest celem celebrowanie właśnie takiego munduru, ładnie ubranych dziewczyn, które są wszystkie jednakowe, szczupłe, wysokie najlepiej i zgrabne. Ale z tego co wiem, są też chłopcy, są też misterzy, są też panowie, którzy tańczą, czy nie? Jest prawda, że tak? Współpracuję jako choreograf z agencją Grabowska Models z Bielska, gdzie robię choreografię nie tylko misterom, ale również miskom podczas gali uroczystości Miss Beskidów. No i tańczymy, trenujemy, robimy układy i są fantastyczni jak prawdziwi tancerze. Zastanawiam się, jak to jest, bo pani w tym Chawierzowie tak. Postanowiła tak tańczyć ładnie i robić te różne akrobacje tutaj z kozakami i w ogóle. Ale co? Rodzice mówili, ucz się Katarzyno, mama, tata, przestań tańczyć i się jakoś tak gimnastykować dziwnie pod wpływem muzyki, czy jak to w domu? Nigdy mnie jakby nigdzie nie zmuszali, właśnie wręcz przeciwnie. Mama wspierała mnie wszystkim, co robię w tym tańcu. Ona już wtedy szyła naszym zespołom stroje, więc też się udzielała w życie moje po prostu taneczne. Ona była naszą krawcową długo lat i właśnie w Chawierzowie powstała idea też studia polonistyki, bo jako mażoretkę mnie zapraszali na warsztaty do Polski, bo tak się zaczęło. No i z racji tego, że ja nie byłam w polskim bardzo dobra, żebym umiała z ludźmi rozmawiać na warsztatach,
to sobie postanowiłam, że do języka angielskiego dołączę też polonistykę. Czy studiowała Pani angielski? I polonistykę. I polski w Ostrawie? W Ostrawie, tak. Co Pani wspomina, jak Pani wspomina tamte studia, tamten czas? Studia w Ostrawie wspominam bardzo fajnie, bo miałam czas na trenowanie mażoretek, dlatego mnie w tej szkole za dużo nie było, powiem szczerze, ale zrobiłam, obroniłam magisterski tytuł. A jaki temat pracy, można wiedzieć? Temat pracy Gwiazdka Cieszyńska, tak, czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim i właśnie z tego nazwa zespołu Cieszyńskiej Gwiazdeczki. O, no to wszystko się zgadza. A teraz podróżuje Pani, nie podróżuję, tylko po Polsce, tak, też po świecie. Z mażoretkami najwięcej, z orkiestrami. Zwiedziliśmy Hiszpanię, Macedonię, Włochy. Teraz dziewczyny wróciły w marcu, byliśmy na Sycylii, gdzie spędziły fantastyczny tydzień wśród pomarańczy, palm. O, proszę. I widzieliśmy z hotelu na wulkan Etny. O, tak. A wiem, że Chiny chyba są gdzieś tam w przyszłości. Tak, we wrześniu... Ja też ćwiczę, profesor, do Hongkongu z takim tutaj... Pomponikiem będę jechał, mam nadzieję, że Pani Katarina mnie zabierze, mam nadzieję, że nie zagłusza to naszego, tak. Tak. Więc już ćwiczę. No super, we wrześniu właśnie wyjeżdżamy. Ekipa ja wizę już mam do Chin. Tak, no to super. I tam będziemy w paradach właśnie świętowania Szanghaju, festiwal, który folkloru, nas międzynarodowego folkloru. Zapraszam. Ja jak powiedziałem moim znajomym, że będę rozmawiał z Panią, to dostałem taki prikaz, że mam zapytać, czy jest Pani stanu wolnego, czy nie. Ja powiedziałem, że takich pytań absolutnie nie mogę zadawać, bo to jest pytanie beznadziejne. Tak, ja mogę powiedzieć, że nie jestem wolna. Mam partnera już 5 lat, z którym jestem szczęśliwa. Jest mażoretem? Nie jest mażoretem, ale jest piosenkarzem i pracuje w kulturze, ale we Francji. Więc odkryłam Francję, dzięki temu poznałam Prowansję, przepiękne kraje lawendy, no, lazurowe wybrzeże, tak się to po polsku powie, bo po czesku jest azurowe. Azurowe, o. Tak. Ale rozumiem, że Pani w tej Francji też bywa czasami, czy jak bywam, to? Taki związek na odległość. Wakacji, taki, no na razie taki był styl związku na odległość, ale często się widzimy, bo mój partner ma taką pracę, że też sobie może organizować swój czas, a ja mam wakacje dzięki temu, że pracuję z dzieciami, więc całe 2 miesiące mogę wyjechać. A mogę wiedzieć, jak się Państwo poznali? Poznaliśmy się na festiwalu Lawendy w Valréas we Francji. O, czyli jeżeli ktoś chciał poznać Panią Katarzynę, to trzeba było pojechać na festiwal Lawendy. Tak. Dobrze. Ten pan był na tym festiwalu i tak się to zaczęło. Tak, on był prezenterem w ogóle całego show i śpiewał. No i zakochał się we mnie, nie chcę tutaj się chwalić, ale tak było, że po prostu w defiladzie zatrzymał defiladę i po prostu zaczął ze mną tańczyć. Było to bardzo romantyczne, no i troszkę to... Możemy to gdzieś zrobiło. Zobaczyć? Jest to gdzieś nagrane? No jest nawet zdjęcie z tego tańca, także na naszej mażoretkowej stronie jest takie zdjęcie, gdzie z nim tańczę w kółeczku i dziewczyny właśnie klaskają. Są tam też nasze dziewczyny z Cieszyna, więc... Czyli jeżeli Pani Katarzyna wyjedzie do Francji, to tutaj trzeba będzie znaleźć zastępczynię. My już mamy. Kogo? Mamy fantastyczną Miss Cieszyna, Anię Mlak, Patrycję Dendys i Dagmarę Rymanowską. 3 fantastyczne dziewczyny, którym też będzie pomagała Pani pedagog Anna Wysocka. O, a Pani jest również dobrym pedagogiem. Ma Pani talent pedagogiczny, przynajmniej tak wszyscy mówią, że udało się te grupy tak wyćwiczyć, że słuchają i ta charyzma, którą Pani ma w sobie, no przenosi się na dziewczyny. Jak to jest z tym talentem pedagogicznym? Trudno jest pracować z młodzieżą, z dziećmi? Ja z młodzieżą pracuję od swojego wieku 16 lat. U nas w Czechach moja trenerka mnie puściła do pracy. Nie pytała się, czy mam 17, 18, czy prawo, czy nie prawo. Tu masz dzieciaki i rób. I tak się zaczęło, więc ten mój talent pedagogiczny był po prostu rzuceniem mnie do wody pedagogicznej i ja musiałam się nauczyć pływać. Stopniowo pracą z dziećmi odkryłam fantastyczny świat. Mnie to napełnia energią, pozytywną energią. Dzieci są szczere, one poznają, jak człowiek nie ma dyscypliny, nie umie utrzymać, to by mi wlazły na głowę, ale z tym, że po prostu szanują mnie jako osobę, mają do mnie zaufanie, to nam się udało takie coś fantastycznego w Cieszynie.
I nie tylko w Cieszynie, bo wiem, że pracuje pani też w innych miejscach w Polsce. Jeżdżę do Wronek, do zespołu Mirage, także do Sejny, do zespołu Ladies. Jeździłam dużo też do zespołu Gracja ze Starej Wsi. Współpracowałam z Seniorytą z Czerwionki Leszczyny. Pracowałam też w Opolu jako instruktor i sędzia międzynarodowy. I szkoliłam też młodych instruktorów. Mhm. A czy ma pani jakąś specjalną dietę? To też z cyklu pytania telewidzów? Tak. Ja polecam wszystkim naprawdę tańczyć, chodzić gdzieś sportować, chodzić na spacery, dużo pobywać na świeżym powietrzu i dieta. To jest 80% sukcesu. A jaka to jest dieta? To jest dieta. Chipsy, frytki, Coca-Cola, hranolki, jarzyzek, a syr. Tak? No nie. Właśnie trzeba się troszeczkę powstrzymać czasami. Ja polecam taką dietę prostą. W tygodniu jemy strict i jesteśmy bardzo oszczędni w jedzeniu. Sałatka, może jakaś zupka na obiadek, kolacja taka lżejsza, a weekendzik sobie pozwalamy. Na co chcemy? Na dwie sałatki. Na przykład. Nie, na dwie sałatki. Nie, możecie na pizzę pójść. Ale polecam właśnie przez tydzień, kiedy człowiek ma pracę, jest w takim tym trybie, nauczyć się trzymać tą dietę przez tydzień. I weekendzik sobie pozwolić na małe wystrzały. To wszystko, jak pani opowiada, to wygląda bardzo ładnie, bardzo ciekawie, bardzo optymistycznie. A zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy był taki moment, że czuła pani jakieś zwątpienie, albo był taki moment przesilenia jakiegoś, albo były smutne chwile? Czy tak, no, bo życie nie składa się tylko oczywiście, ze słońca, prawda? Nie jest to tylko słońce. Mhm. Dużo razy po prostu musiałam sama zainwestować w swoje własne na przykład pieniądze, czas, w to, co robię, to, co lubię, żeby ludzie mi zaufali, żeby po prostu wierzyli w to, w ten mój sen. I czasami to poniosło po prostu takie momenty, no, kiedy już człowiek tego miał dość. Potem przyszedł na trening, tam dziewczyny na przykład frekwencja taka mniejsza sobie, niż spodziewana. Niż bym chciała na przykład. No i to są rzeczy, które mogą odradzić każdego instruktora, ale ja zawsze mówię, trzeba wytrwać. Nawet po każdym deszczu nadchodzi słońce. Tak. Jesteśmy w tym deszczowym dniu tutaj w środku, dlatego też nie pada na nas. Piękne, zasadzone przeze mnie paprotki, oczywiście żartuję. Super, ogrodnik. Paprotki są piękne, tak, ogrodnik również. Zapytam jeszcze o jedną rzecz. O pani marzenia i plany. Mam, no marzenia to jest jedna z bardzo takich mocnych, ja na to wierzę po prostu. Jestem takim zwolennikiem nowego stylu życia, kiedy sobie mamy wyobrażać swoją przyszłość i kolorowo i ją po prostu wykreślać sobie w myślach i do tego dążyć, to ja jestem fanem tego. I właśnie sobie piszę na przykład jakieś takie listy marzeń. I co na marzyłam tej liście sobie jest? Kabriolet, wyobraźcie sobie, tak? Marzyłam sobie, napisałam sobie, chciałabym jechać po plaży kabrioletem. Mój partner, nie pytając się, ten, co zatrzymał, nie wiedząc, kupił sobie kabriolet, nie wiedząc, nie wiedział o tym. No i jakoś te marzenia do nas przychodzą, jeżeli sobie życzymy. Taki może praktyczny przykład, a jest dużo innych oczywiście marzeń, żeby moja praca do dzieci doszła, żeby po prostu to, co im daję, żeby to serce się otworzyło na taniec, na piękno, żeby były wrażliwe te dzieci, żeby doceniły, co im się tutaj za te lata dawało, że to nie były tylko te liczne godziny na treningach, ale że to przede wszystkim były wspominki, teraz po czesku powiem, wrażenia, wspomnienia. A propos wrażeń, jeszcze tak mi się nasunęło jedno pytanie. Jak pani jest w różnych częściach Europy, świata, czy jest coś takiego, co można byłoby przenieść na grunt Polski? Takiego, co warto zaczerpnąć z tych różnych kultur? Czy coś panią tak zachwyciło, że moglibyśmy, a my tego nie mamy? Czy jest taka rzecz? Mi się podoba jedna rzecz. I to jest ten spokój we Francji i we Włoszech. Kiedy zaczyna się po obiedzie godzina 13, wszyscy sobie fajnie zjedzą. Odchodzą, odpoczywają na słoneczku, siedzą sobie na leżaczkach, relaksują się do godziny 14-15, potem otwierają znowu swoje sklepy, mają taką przerwę, mogą iść spać, siestę tak zwaną sobie zrobić. I podoba mi się też picie, kultura picia wina. Teraz powiem szczerze, jestem miłośniczką właśnie rosé, czyli różowego wina, które u nas nie jest takie popularne,
ale po prostu ma niesamowity smak tam z tych winogrodów, z których z Prowansji. Côte de Rhône, jakbyście chcieli kupić dobre wino, Côte de Rhône. Szukać napis, to jest najlepsze. Dobrze, to nie będę mówił, że idziemy się teraz napić wina, bo byłoby to wino bezalkoholowe. Idziemy zjeść w takim razie kilka winogron i idziemy na siestę. Zapraszam Super. Panią w takim razie na siestę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja będę się uczył, próbuję się teraz wcisnąć do tego żółtego, skoro No my to chcemy widzieć. Dobrze, to proszę Państwa, to w następnym odcinku już za tydzień Jacek Ogrodnik będzie w zielonym, w żółtym stroju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Katarzyna Kubiczkowa. A gdyby pani mogła się pożegnać po czesku z naszymi widzami? Dziękuję wszystkim za pozorność, a doufam, że się jeszcze niekiedy uvidíme. Miejte hezký den. Na shledanou. Ja też doufam, że się zmieszczę. Strój. Dziękuję. Dziękuję.